Witajcie ponownie. Mateusz powiedział fajną sprawę, to też może wam nagramy. Jesteśmy dalej u Mateusza w sadzie, kolejnej kwaterze. Porozmawiamy sobie o przymrozkach, ale jedna ciekawa rzecz. Na filmie zaraz wam zrobię przebitkę. Pokażę wam taką kwaterę położoną na skłonie, na górze. I tam Mateusz mówiłeś tak, że... Tam jest no słabo. Tutaj też jest w górze, też jest. Ale jeżeli chodzi o uszkodzenia, na górze powinno to zimne powietrze całe na dół spływać, ale tak nie jest. Tamten sad ma największe uszkodzenia, pomimo że jest wyżej, prawda? Tam na samym czubku tej góry, jeśli mówimy, tak, to tam jest Idarek, to tam właśnie znajomy Jabłka ma, tutaj niżej jest właśnie Joona Prince i jest bardzo słabo. Tutaj też mam w górze sad, też jest bardzo słabo, jest odmiana Champion, jest Joona Prince, jest bardzo słabo z jabłkami. Ale zobacz, sobie przejdziemy dalej, no bo jak generalnie w Małopolsce jest różne ukształtowanie terenu. Zawsze powinno być górką lepiej. Górką powinno być lepiej. Na dole powinno być dole. A u ciebie jak jest? No, oj, tutaj no, byliśmy przed chwileczką w kwaterze, to jest ta sama miejscowość. Gaboń, sad jest położony na równym i widzieliście sam jabłek jest, no jak na minus 6 stopni 13 maja jest całkiem dużo, góry są ładnie obłożone jabłkami, tam jeszcze coś spadnie, dołami jest bardzo słabo, tu jest Champion na M9 i moim zdaniem ten Champion na M9 generalnie dużo łatwiej przemarza, no sad był chroniony fajnie, grzyba praktycznie nie ma śladów, tu tak samo były dwa zabiegi gibberellino, regalisu na Championie tu nie było, przyrosty są duże, bo chcieliśmy, żeby te drzewka jeszcze dorosły do końca i tutaj żeby się wzmocniło, tak? Tak, no i teraz wzmocniło. Tak, idziemy pod górę i co? Tu będzie gorzej niż tam na dołku? Tu jest nieco tych owoców troszeczkę więcej, no, ale generalnie jako cały sad jest wyżej położony niż w tamtym, w którym byliśmy. Ten wcześniejszy, lekko, dokładnie. Ten wcześniejszy, ten długi kawałeczek. Aha. I tam, no teoretycznie tam powinno być owoców dużo mniej, a wyszło tak jak wyszło, że tu jest owoców w górze, jest owoców mniej, w dole jest więcej. Myślimy, że to jest dlatego, zresztą tam też jest jeden sad w górze, drugi i tam też jest owoców bardzo mało. Myślimy, że to jest dlatego, bo niby sad jest w górze, powinno być odwrotnie, ale tutaj są ugory, lasy, myślimy i jest tak jakby stanowisko co nieco przycienione, jest więcej cienia i po prostu przez dzień ta gleba się mniej wynagrzewała i tak samo jak ten przymrozek się zakańczał, no to podejrzewamy, że tam na równym, czy tam w Gołkowicach na równym stanowisku to słońce już zaczęło grzać o 5 rano to glebę, te drzewa i tam te straty są mniejsze, a tutaj jest cień i tutaj ten mróz podejrzewamy nawet mógł być do w pół do 8, do 7 rano, bo tutaj praktycznie słońce wychodzi późno, tutaj jest ugór, tam jest las i taki z tym jest właśnie. Czyli nie tylko ukształtowanie terenu, nie? Ale też lokalizacja, właśnie, bo tu jest wyżej, powinno być lepiej, a jest gorzej, ale z racji tego, że bardziej jest ocienione i takie generalnie... Zacienione jest stanowisko. Tak, no i przykład tego właśnie, co powiedziałeś, tam tego sadu obok, gdzie już jest typowo na skłonie, gdzie powinno być... Powinno być dużo i jeszcze też jest to, że jak jest sad przycieniony, jest ten stok nie nasłoneczniony, to też ta wegetacja jest później, która by też przemawiała za tym, że te jabłka powinny być, bo to kwitnienie by nastąpiło nieco w późniejszym czasie, a i tak tych jabłek jest mało, czyli no obserwujemy u nas tu w tej lokalizacji, że na równym jest tych owoców nieco więcej niż na stanowiskach wyżej położonych. Okej, okay. A wróćmy jeszcze do wegetacji. Masz koło domu, masz na równym, to masz na skłonach. Gdzie szybciej startuje wegetacja? Wegetacja jest dużo szybsza tam, gdzie koło domu. W pierwszej kwaterze, gdzie pokazywaliśmy ten kłopot z gryzoniami w kwaterze Championa, tam wegetacja nawet w tym roku było różnicy 7 dni. To jest bardzo no 7 dużo, dni to dużo, pewno. Bardzo dużo, duża wegetacja. Też to mogło być przyczyną tym, że ten Champion tutaj jest na 9C, a tam jest na M26. Mhm. I tutaj jabłek, no akurat tu na takie drzewko jest, że jest jabłek troszeczkę więcej, ale... Nie boisz się, że są za silne te przyrosty? No, za następny rok będzie regalis i tutaj przyrosty u nas w wielu sadach w Łącku właśnie obserwujemy, że te przyrosty są większe, dlatego że mało kto się spodziewa przymrozków poszły. U nas poszła dawka azotu trzecia. Myśleliśmy, że te jabłka
będą, no i no co nieco się pośpieszyliśmy z wysiewem ostatniej dawki azotu. Tu było takie nawożenie standardowe, przewidywaliśmy, że będzie dosyć wysoki zbiór, było intensywne kwitnienie. Tu była stosowana Jaramila kompleks na całą powierzchnię sadu, 350 kg na hektar. Później jeszcze zasililiśmy drzewa w okolicach kwitnienia azotem, saletrą amonową, 30 kg czystego składnika na hektar, 25-30 kg. I trzecia dawka poszła jara, nitra, bor, saletra, wapniowa z borem, 15 kg na hektar czystego składnika, więc tu poszło do dosyć tego azotu dużo i dlatego ten przyrost jest taki. Myśleliśmy, że te jabłka będą, bo po tym przymrozku, który był, te owoce były na drzewach i teraz zaczęły lecieć, zostaje bardzo niewielka ilość i myślę też, że to jest pogoda taka, jest przyczyna taka, że u nas była pogoda przez ostatnie, nie wiem, 12-14 dni było bardzo pochmurno, padał deszcz i to zacienienie było, no ta pogoda była taka trochę brewisowa, nie? Taka, no, tak, myślę, dokładnie. Że to jest to raz, że azot, tak. Dwa, że on teraz się dostał pod korzeń, bo tyle dopadało, że on spokojnie tam przenikł, tak? Czyli tak. Ma nawóz, plus ma wodę, no i generalnie ale mało owoców, no i to wszystko poszło wegetatywnie. Tak, i poszło. Tutaj jest plis i tutaj było regalisem, no to ten przyrost jest no, już znacznie fajny, mniejszy, dokładnie. Jest dużo mniejszy, nie? No, dokładnie. I tutaj też był zrobiony w tym plisie jeden zabieg programu ETF-onowego. Ale po tym przyszedł przymrozek. Myślę, że ten zabieg tam programu ETF-onowego nie wpłynął w żaden stopniu na jakieś opadanie. Tu było, po przymrozku tu było brązowiuteńko, nie? No dokładnie, ale zobacz, masz porównanie, tamten sad z poprzedniego filmu, na karcie wam się pojawi link albo w opisie, o wiele więcej jest chyba zawiązków niż tutaj, nie? Tak, tutaj jest, no tutaj jest dużo mniej tych owoców niż tam. A jest no, wyżej położona kwatera, dokładnie. I właśnie to można stwierdzić, że nie zawsze sad wyżej położony jest mniej uszkadzany przez ten mrozy. No na przykład jak jest wyżej położony, jest nasłoneczniony, to może to faktycznie będzie lepsze stanowisko, ale jeśli jest sad stoi w cieniu, jest wyżej wyniesiony ponad teren, jest w cieniu i ta lokalizacja jest taka mrozowa, no to te straty będą duże. Tutaj właśnie ta lokalizacja wbrew pozorom optycznie się wydaje fajna, ciekawa pod sad. Bardzo dobra lokalizacja, a w praktyce wychodzi tak, że tutaj jest dużo większy mróz na przykład niż w Gołkowicach, gdzie jest równo, gdzie jest w dolinie Dunajca. No dokładnie. Okej, słuchajcie, to wszystko. W opisie macie link do konta na YouTubie do Mateusza. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. To by tyle, Mateusz. Nie, pozdrawiamy. Tak. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiamy.